Cześć, witajcie tutaj Tailingowy Dziadzia, szybki strzał. Wczoraj widziałeś film z projektu No Name, czyli wszelkiego rodzaju produkty. Teraz tak, zaczniemy. Top Code. Jak to siedzi? Miesiąc czasu jeżdżone, lakier nie, znaczy nieprzygotowany. No lakier jest dojechany, nie da się ukryć. Na szczęście jest to biały. To jest u mnie na podwórku drugi taki gruzik, który służy właśnie do takich manewrów. Szybkich strzałów. Przeciętny wóz, powiedzmy, Kowalskiego, który tam w miarę dba. Znaczy inaczej, on nie jest jakiś zabrudzony na maksa, on jest doczyszczony, ale nie ma tutaj na nim korekty, więc porysowany jest bardzo. Teraz tak, tutaj położyłem top coat i zobaczmy jak to się broni. Rewelacja. I tu widać, że on siedzi, naprawdę. Pięknie to wygląda na tym białym. Zobacz, zjazd cudowny. Tutaj była tafla. Jeszcze siedzi. Oczywiście, tu było na coś położone, nie wiem na co. Także to nie jest tak, że lakier był odtłuszczony maksymalnie i dopiero aplikowany produkt. Zderzak. Przepraszam, bateria mi się rozładowała. W którym momencie to skończyłem? Coś o zderzaku mówiłem, ale możliwe, że skończyłem na masce. Teraz tak, zderzak. Tutaj chyba też aplikowałem top coat. Siedzi. Przechodzimy dalej. Tutaj był ten wosk, który moim zdaniem no, dla mnie szału nie robił. Jak to wygląda? Ty pewnie nie widzisz, ale jest tafla, zjeżdża. Na dole zjeżdża. O, będzie mało osuszania. To fajnie. Tu jest podobnie. No elegancko. Bardzo mało osuszania będzie przy tym wosku, widzę. Tył w tym mańku jest beznadziejny, jeżeli chodzi o zabrudzenia, bo tu łapie wszystko. W sumie nie jest to kombi, ale tył ma naprawdę strasznie. Tu się wszystko zawija. Zresztą jak w większości aut. No i tu klasyka mamy najsłabiej, tu woda siedzi, tutaj ledwo co spływa, tu tak naprawdę już produktu jakby nie było, ale tafluje, zjeżdża, jeszcze siedzi, popatrz ty się. I kudeczek, który fenomenalnie się aplikowało. Góra, momentalny zjazd, kurczę, zobacz jak to jest, jak wyczułem, że to będzie fajny produkt. Pięknie. Tutaj. Lepiej niż tam przy wosku. Fakt, że ta strona ma lżej, więc to może być tym, też tym powodem, że ładniej to wygląda. Czyli są zacięcia, on się już kończy, bo tu widzę, są takie wcięcia, więc produkt, myślę, że jeszcze jedno mycie będzie po wszystkim. Ładnie. No i ten top coat, kurde. Bomba. Fajnie. Naprawdę fajnie. A tutaj szyba, słuchaj. Niewidzialna wycieraczka. Już siedzi bardzo długo. Tam się zrobiły już krechy od wycieraczek. Teraz nie widać. No, co tu siedzi? No, aplikacja była bardzo dawno. I czuję, że jeszcze będzie siedzieć i siedzieć. A tutaj powłoka. Tę powłokę zobaczysz dopiero zimą. Zobacz, jak ciągnie. Jak mało wody. Dokładnie tak. Tutaj też posiedzi. No dobra, słuchaj. Myślę, że pójdę zaraz po jakiś inny szuwaks od widza i zarzucę na krąchla. Myślę, że akcję No Name mam za sobą. No fajna, fajna sprawa, bo tak kurczę, coś innego, inna zabawa. Do tego jeszcze o, przy okazji mogłem pokazać Ci mikrofibry od Edifixa. Paczuszkę dostałem, produktu FX-a. Część była, część się pojawi. Dzisiaj właśnie zacząłem zabawę od nich tym skurczywykiem. Dokładnie. Także pobawię się nim przez zimę i po zimie będziesz wiedział, co ja myślę o tym padzie. Wstępnie już wiem, co jest 5. No dobra, dzięki za obejrzenie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć! Ej, dziadzia, nie wyluzowałeś się za bardzo? Nie wiem. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma.